Kolin z Bełchatowem łączy nie tylko około godzina z hakiem drogi samochodem, ale również pewne wyzwanie związane z tym, że nie są te ośrodki węgla brunatnego dostrzegane. Kiedy wyjedziemy poza regiony węglowe, bardzo często słyszymy górnictwo, górnicy węgla kamiennego na Śląsku, kopalnie, pomoc publiczna, szkody górnicze w miejscach zurbanizowanych, a to wygląda jednak inaczej w regionach węgla brunatnego, które niestety nie są dostrzegane przez ten dominujący obraz węgla kamiennego. Przy górnictwie odkrywkowym, tych elektrowniach, mamy do czynienia bardzo często z takim krajobrazem wiejskim, rolniczym, ale jednak mocno uprzemysłowionym. I te wyzwania właśnie regionu dookoła Konina, Zagłębia Konińsko-Turowskiego i Wielkopolski Wschodniej są dość podobne do tego, przed którymi stoi również region Bełchatowa, ale również Turowa, jako tych trzech ośrodków węgla brunatnego. Z punktu widzenia polityki energetycznej Polski również szybciej będziemy odchodzić od węgla brunatnego niż od kamiennego ze względu na jego większą emisyjność. Tym samym szybciej będziemy dokonywać tej transformacji w tych regionach, które mają również mniejsze szanse zaabsorbowania tego szoku. Bardziej zurbanizowany i uprzemysłowiony, pełen również sektora nowoczesnych usług sektor Śląska, gwarantuje swego rodzaju poduszkę na rynku pracy, którą na przykład Bełchatów i Konin nie mają. Na etapie powstawania planów sprawiedliwej transformacji dla regionów tutaj węgla brunatnego oraz pozostałych regionów węgla brunatnego w Polsce pokazywaliśmy w analizach służących właśnie jako podstawę do opisania tych strategii pewną charakterystykę, która zwiąże się na przykład z specyfiką rynku pracy lokalnego, gdzie jest ten duży, wiodący, silny pracodawca oraz kilku pracodawców dookoła, zazwyczaj obsługujących jednak tego głównego kopalnię i elektrownię, którzy koncentrują to zatrudnienie. Dalej ta koncentracja objawia się na poziomie dochodów podatkowych dla gmin. Dzisiaj gminy górnicze widzimy w rankingu najbogatszych 10-30 gmin. Wraz z zamknięciem działalności wydobywczej, czyli tych opłat koncesyjnych, licencyjnych, podatku od nieruchomości, te gminy właśnie z okolic kopalń, które uzyskują od nich dochody, mogą spaść w poziomie budżetu, jak pokazywaliśmy, nawet 2/3, jeśli mówimy właśnie o te gminy najbardziej uzależnione od kopalń. Bardzo duża gęstość i otwartość tych terenów pogórniczych przy właściwej rekultywacji, na przykład w kierunku wodnym oraz leśnym, stwarza również potencjał do zagospodarowania pod inne inwestycje, oczywiście również odnawialne źródła energii, które w krótkim terminie mogą część takich dochodów podatkowych skompensować gminom. Trzeba było tutaj różnego rodzaju oczekiwania ze sobą powiązać i gdzieś tam, żeby aby te osoby się zgodziły w ramach właśnie realizowanego projektu. I to wszystko tak naprawdę działo się już wiele lat temu, rozpoczęło się. Wszystko to rozwijało się wraz z pracami nad terytorialnym planem. No i tak naprawdę dzisiaj to przynosi owoce. Tak naprawdę za chwilę ogłoszony zostanie nabór właśnie na projekty pozakonkursowe i właśnie dotyczące właśnie wsparcia górników. Jedyne, co potrzebowaliśmy do szczęścia, no to były środki, fundusze. Teraz mamy już jakby już te gwarancje, że one już za chwilę napłyną, dlatego my możemy już nabory pierwsze umowy podpisywać, także no jesteśmy już bardzo blisko. Przede wszystkim wsparcie będzie dotyczyło przekwalifikowania osób odchodzących z górnictwa. Będzie wsparcie dla przedsiębiorców i ci przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na właśnie na subsydiowanie zatrudnienia, na stworzenie miejsca pracy poprzez różnego rodzaju wyposażenia tego miejsca pracy i też właśnie na podnoszenie kwalifikacji. Przykładowo przedsiębiorca, który będzie chciał zatrudnić górnika, przez 2 lata będzie dostawał do wynagrodzenia, będzie dopłacane będą środki, by przez kolejne 2 lata też była gwarancja zatrudnienia. Takiej mniej więcej reguły tutaj udało się wypracować właśnie w tych gronach. Również wsparcie dla górników w zakresie tworzenia własnej działalności gospodarczej, tak zwane samozatrudnienie. Tutaj nieco poziom dofinansowania w tym zakresie in plus odbiegający od tego, co się dzieje tak naprawdę w, na przykład w powiatowych urzędach pracy. Projekt związany z transportem zeroemisyjnym. My mamy w subregionie konińskim 4 duże. Na naszą miarę 4 duże ośrodki miejskie, takie Konin, Słupce, Koło i Turek. I chcemy powiązać właśnie te ośrodki transportem zeroemisyjnym.
żeby wykorzystać tak naprawdę tę możliwość historyczną, jaką daje nam Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i również by te rozwiązania się wpisywały te w tą zeroemisyjne, w tą zdekarbonizowanie gospodarki. I tak naprawdę tutaj też jesteśmy na bardzo już wysokim stopniu zaawansowania. Oprócz tego w tych dużych ośrodkach miejskich będą powstawały centra przesiadkowe, tak aby tak naprawdę ten transport nie kończył się w tych ośrodkach, ale również dalej w kierunku mniejszych gmin, miejscowości, już wiadomo, w miarę kompetencji już samorządów lokalnych. Również stacje tankowania. Będziemy to, co jest nową, przede wszystkim opierać się na transporcie wodorowym. A więc tutaj potrzebne są hydrolizery, potrzebne są stacje tankowania i to właśnie w projekcie jest założone.